Tak jak się z wami spotykam i dzielicie się ze mną na satsangu, że u was to też tak przychodzi, że gdzieś z jakiejś strony my wiemy, że to jest to. Że po prostu gdzieś wiemy, że to jest to, że nigdzie indziej, że gdzieś rozumiemy, że to jest tędy. Bo ta droga jest inna niż jakiegoś rodzaju działanie. Natomiast ten proces jest przedziwny, dlatego że jednocześnie wiemy, jednocześnie w jakiś sposób to rozumiemy, natomiast no, dzieją się te wszystkie rzeczy, o których mówisz. No, ten szalejący umysł, próby kontroli i męczące nas własne myśli, etc. Więc to jeszcze trwa, ten cały proces wyhamowuje. Natomiast wiesz, ty trochę pytasz, jak sobie z tym radzić i co robić. Wiecie, ja teraz mogę powiedzieć z czasem, że naprawdę ważna jest higiena. Higiena, słuchajcie, naszego życia jest Super. ważna. Naprawdę, higiena naszego życia. Im więcej, im bardziej wtłoczymy się w takie okoliczności, które są trudne i które wiadomo, że będą nas pobudzać, to ten nasz umysł będzie musiał to trawić i w nocy, i w dzień, i tak dalej. Im więcej będziemy się karmili nowymi, różnymi informacjami, no to ten umysł będzie musiał sobie z tym poradzić, no bo on jest po prostu takim odtwarzaczem tej przeszłości teraz, tak? Że odtwarza się, odtwarza. Im więcej takich materiałów sobie włożymy, no to tego materiału będzie więcej. I na czym ta higiena może polegać? No, higiena może polegać na tym, żeby po prostu wybierać momentami takie okoliczności, które są sprzyjające. Wybierać okoliczności, które są sprzyjające, a my jakoś też nie bardzo chcemy i też niewyraźnie się o tym mówi, o tym wybieraniu okoliczności. Nawet w satsangu, szczerze mówiąc, nie mówi się tak dużo o tym, a to jest pomocne. Praktyka, tak jak mówisz, że medytujesz sobie super, fajnie, fajnie i rób to, róbmy to. Siadajmy do tej medytacji, tylko znowu też, żeby ta medytacja nie była medytacją, którą się robi. Tak? Medytacja, którą będziecie robić i będziecie siadać i będziecie spełniać właśnie obowiązek medytacji i będzie to jakiś taki rodzaj, wiecie, pracy, nie do końca o to chodzi. Tak samo jak przed chwilą rozmawiałam z Kamilą i mówiliśmy o tym, no dobrze, uświadamiamy sobie wzorce, ale my tu idziemy do samego końca. Raz, że uświadamiamy sobie wzorzec, to jeszcze od tego wzorca odchodzimy, bo widzimy, że to nie jest nasza natura, tylko to jest pamięć. Więc jakby praktyka tutaj i praktyka medytacji tutaj szczególnie, no ma iść do jądra, a nie do takiej praktyki umysłowej. I przed tym nasz umysł może się wzbraniać, może właśnie chcieć medytację robić i będzie oddychał. I na przykład będzie obserwował te myśli, będzie tak obserwował te myśli, że po 15 minutach Głowa. rozboli go głowa od tej obserwacji, no bo będzie Tak. tak obserwować. No przecież ja obserwuję te myśli, przecież ja je obserwuję, dlaczego nie jest lżej? Halo, ktoś tutaj dzwoni, ale Tak. to ty obserwujesz. To ty obserwujesz. To, co obserwuję, to jest ten ruch, który ma być obserwowany. Więc siadamy do takiej głębszej medytacji, do tego, czego się trochę boisz, o czym powiedziałaś, i wszyscy się tego trochę boimy, tego porzucenia kontroli i Tak. zostania przez chwilę bez kontroli, w tym, że ten nasz organizm wyraża się tak, jak chce, a my jednocześnie nie płyniemy ze strumieniem myśli. I dlatego ja często też mówię o tym, żeby uczestniczyć w żywych satsangach, czy w żywych spotkaniach nawet, czy tak jak teraz jesteśmy online wszyscy razem, bo to jest troszeczkę co innego niż oglądać nawet medytację, niż słuchać medytację, bo my czasem robimy to w takim pasywnym trybie, a tutaj ten tryb jest taki zaangażowany jednak, jest świeży, jest nowy. To nie jest tak, że sobie po prostu włączam sobie nitkę, no zobaczymy, jak mi się zaraz rozluźni.
No nie wiem, czemu mi się nie rozluźnia jeszcze. No tak. Tak. On to się rozluźni, kiedy w jakiś sposób będziemy w tym przytomni i rzeczywiście zaangażowani. Ale nie zaangażowani na sposób siłowy, tylko zaangażowani w naszej przytomności i wnikliwości. Wnikliwości, klarowności i rozpływaniu się i rozmiękczania. Więc wiecie, z jednej strony to jest łatwe, a z drugiej strony sami wiecie, że to, ta medytacja jest tutaj bardzo wymagająca. Tylko że jak się wprowadza to, o czym ja mówię, to jest to samo błogością i lekkością. Natomiast musimy pokonać te różne warstwy, które będą się nakładały po drodze i będą chciały właśnie tą medytację zrobić. A my mamy jej nie robić w ten sposób. Mamy na chwilę usiąść, zatrzymać to wszystko. Cały świat, nawet jak będzie nas wzywał cały świat, będzie dzwonił telefon, będą ludzie do nas przychodzić, a my mamy sobie znaleźć codziennie, mamy znaleźć sobie codziennie czas, żeby powiedzieć całemu światu, łącznie z tym, łącznie z samym sobą i ze swoją wielką potrzebą, powiedzieć temu wszystkiemu: dziękuję, wrócę do ciebie, kochanie, jeśli zechcesz, teraz out. Wszystko, wszystko zostawiam. I zostaję po prostu z niczym. I to jest taki reset, to jest taki punkt zero, to jest reset wszystkiego. I ta higiena polega na tym, abyśmy codziennie sobie dali ten reset. Tak jak, kochani, nie mamy problemu z tym, żeby myć zęby, czy żeby wziąć prysznic, to nie miejmy z tym problemu. Co wy na to?